W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu. Opowiem nie tylko o dzwonach, ale o bardzo ciekawych elementach żelaznych zwanych kunami. A do czego służyły, o tym dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Miejsko-wiejska gmina Myszyniec położona jest w północno-wschodniej części naszego kraju, w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w regionie zwanym Kurpiami. Założenie Myszyńca, największej miejscowości na tych ziemiach, uznawanego za historyczną stolicę Krupiowskiej Puszczy Zielonej, datuje się na rok 1650. W 1798 roku Myszyniec otrzymał prawa miejskie, które zostały mu odebrane w 1869 roku, m.in. z powodu udziału miejscowej ludności w Powstaniu Styczniowym. Miastu prawa przywrócone zostały dopiero w 1993 roku. Pierwszym, który przybył w 1647 roku w celu ogłoszenia wiary na terenie obecnego Myszyńca, był Łukasz Załuska z Łomży. Dogodny punkt komunikacyjny, z którego zakonnicy wyruszali do pracy w puszczy, sprawił, że zaczęła się tworzyć w tym miejscu nowa placówka duszpasterska, którą z czasem nazywano Myszyńcem. Nazwa ta wiąże się z pierwszymi duszpasterzami tego terenu i pochodzi od słowa misja. Przy wsparciu Marii Ludwiki Gonzagi, żony króla Jana Kazimierza, w 1650 roku wzniesiono drewnianą kaplicę. W tym samym roku wspomógł świątynię władca, który zezwolił na organizowanie przez misję trzech targów i przeznaczenie pieniędzy z nich na uposażenie kaplicy. Rok później biskup płocki Karol Ferdynand Waza nadał placówce misyjnej uprawnienia i jednocześnie oddał pod jej opiekę mieszkańców starostw ostrołęckiego i łomżyńskiego. Dalszy rozwój działalności wspierał Jan III Sobieski. Zbyt małą kaplicę rozebrano i w latach 1698-1701 wzniesiono nową drewnianą świątynię z czterema wieżami i pozostałymi kopułami. Świątynię tę spaliły wojska szwedzkie króla Karola XII w odwet po przegranej bitwie z Kurpiami na Kopańskim moście, 4 km od kościoła. Następnie powstała prowizoryczna kaplica, która funkcjonowała do czasów budowy nowego kościoła. W 1755 roku konsekracji kościoła dokonał biskup Eustachy Szembek. Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku ojców zakonnych zaczęto zastępować księżmi diecezjalnymi. W 1774 roku utworzono parafię Myszyniec, a król Stanisław August potwierdził dotychczasowe przywileje. W 1791 roku osadzie Myszyniec nadano prawa miejskie. W 1754 roku zbudowano na Kurpiach pierwszą murowaną dzwonnicę, która przetrwała do dziś. W murze dzwonnicy zamontowane są kuny żelazne, do których przykuwano skazanych za drobne przestępstwa oraz kobiety za obrazy moralności. Kuna to obręcz lub obręcze żelazne składające się z dwóch zamykanych części, przytwierdzone łańcuchem lub powrozem do pręgierza, portalu ratusza lub kościoła. W wielu opracowaniach dotyczących kun podaje się, że były oznaką jurysdykcji proboszcza nad parafianami, miały odebrać chęć do przeciwstawiania się jego woli. Czy tak było w Myszyńcu? Trudno ustalić. W dzwonnicy znajdują się cztery dzwony. Największy, Maria, ton G1, waży około 700 kg. Kolejny, Marcin, ton B1, waży 420 kg. Trójca Święta, ton D2, waży 220 kg, a najmniejszy z dzwonów na dzwonnicy Władysław, ton G2, waży około 90 kg. Na wieży kościoła są też dwa dzwony wykonane ze staliwa. Producentem ich była firma Metalhut z Łodzi, prawdopodobnie z 1956 roku.
dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Tradycyjnie proszę o subskrypcję tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, o komentarz i łapkę w górę. W czwartek widzimy się w kolejnym odcinku.